Radzi także, mimo tego obciążenia pływakami, radzi sobie także z dość ciasnym zakrętem. Zbliża się teraz do powierzchni wody, ale jeszcze trudno powiedzieć, czy to jest podejście do lądowania, czy to jest niski przelot z małą prędkością. I jest na misie. I wiatr, i prąd wody spowodowały, że droga hamowania samolotu była bardzo króciutka. No, tu już słychać silnik większej mocy, to poważne maszyny. Ze względu na ten specyficzny napęd, obiekty śmigłów kilkakrotnie większe niż motolotnia i silnik o ogromnej mocy. Łódź może się poruszać po wodzie, może się poruszać po lodzie, po trawie i po piasku. To daje możliwość ewakuacji ludzi z bardzo trudnych terenów, na przykład jeśli znajdą się gdzieś w trakcie powodzi. Maksymalna prędkość, którą airport rozwija na wodzie, to jest 110 km na godzinę. Po lodzie może ślizgać się 160 km. No to teraz właśnie pływa na płachę piaskową. I nic się nie dzieje. Przechodzi przez nią, płynie się już kolejne statki. Patrzmy bowiem na niebie nad nami. Jest formacja czterech samolotów AT-3. AT-3 to takie produkowane w Polsce według projektu konstruktora Tomasza Antoniewicza, metalowe, prawdziwe, małe samoloty, dwumiejscowe. Produkuje się je teraz w Niemczech, a latają na niebie całego świata, bowiem te samoloty zdobyły już certyfikaty bardzo wielu. I piloci, którzy siedzą za sterami, udowadniają nam, że umiejętności pilotów są w stanie wyrównać ewentualny niedostatek mocy silnika. W samolocie, który prowadzi tę formację, jest Jakub Kubicki. Lata w tej grupie chyba najdawniej ze wszystkich. Zamykawszy Wacław Siewkowski. Też wszyscy są z aeroklubu warszawskiego. Ale teraz zmieniają konfigurację i właśnie zmiana konfiguracji w locie jest dla tych słabosilnikowych samolotów najtrudniejsze. Znowu ustawiają szyb, który się nazywa schody i widzicie, że ten ostatni ma kłopoty. No, zbyt szybko lecą koledzy, żeby był w stanie ich doścignąć. A teraz w takim zakręcie może być kolejna zmiana konfiguracji, bo przecież zakręt można zarówno ściąć i wysunąć się do przodu, jak i polecieć szerzej i zostać z tym. Ale teraz po prostu lecą jeden za drugim. I pokazują zdolność wznoszenia się samolotu, wykorzystywania prędkości, wchodzenia na swoje miejsce. No ale odległości między samolotami, chwilami między skrzydłami nie są większe niż 2 metry, a to się wszystko dzieje w powietrzu i dlatego właśnie warto uważać wyłącznie na to, żeby nie zderzyć się, żeby utrzymywać stałą pozycję szybu i stałą odległość od sąsiadów. Podczas kiedy obserwujemy te cztery samoloty latające w formacji, warto teraz wybrać się na spacer pod Górę Skarby albo z Góry Skarby odrobinkę zejść o parę metrów, bowiem na dolnym tarasie hotelu Starzyński będzie można się spotkać z pilotami grupy akrobacyjnej Żelazny. To jeden z pierwszych samolotów turystycznych z zamkniętą kabiną. No w trudnej, trudno by było w otwartej kabinie pokonywać ocean. Koła w obiektach, żeby nie stawiało oporu aerodynamicznego. Krótki kabin, niewielkie skrzydła, mały silniczek.
i ten ptaszek pokonał to, co chodzi. Na ile komfortowy jest to samolot, świadczy fakt, że Stanisław Skarżyński przeleciał Atlantyk ubrany nie w lotniczy kombinezon, a w garniku. W garniku miał ze sobą kapelusz. Kiedy wylądował w Brazylii na lotnisku w miejscowości Maceió, przyjęto go bez sensacji. No, przyleciał jakiś samolot, wysiada jego gość, zakłada kapelusz, więc jest pewnie gdzieś z niedaleka. Zawiadowca lotniska nie mógł uwierzyć, że ten samolot wystartował poprzedniego wieczora z Afryki. I po pokonaniu oceanu pilot w świetnej formie wyszedł, żeby zarejestrować swoje zamierzenie. Dopiero kiedy telegrafem w tamtych czasach sprawdzono, skąd ten samolot pochodzi, zaczęła się światowa sensacja. Masa tego rekordowego przelotu liczyła 3600 prawie kilometrów. Przez Atlantyk na 140 koniach mechanicznych. Niech ktoś powie, że Polak nie wytrzymał. Thank you.
ziemnym czarnym na Bałtyku i na Oceanie Atlantyckim. Najśmielszych marzeń niebotyczny ślad, niestraszny mrok i łba, niestraszny wiatr co dnie. Jesteśmy od Ikara mędrzy o tysiące lat. A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, po cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Za wrót to kocią śmiały sił. Wyczyn i wyrównanie, aż się zbiery kwiaty jasny krąg ziemi oszalały i niepękniczy, pięć części świata za ciasne. Leć w górę znaku nasz, nie trzeba wcale słów, skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka, orła mamy hart, my Polski czujna straż, husary dawnych głów. Nie ścichnie nigdy dali głos silnika, hej na start! A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Lotnik skrzydlaty, władca świata bez granic, ze śmierci drwi, a w twarz się życiu